Witam was bardzo serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia. Zanim przekażę pozdrowienia, to jeszcze nawiążemy do modlitwy i jeszcze raz będziemy się modlić, bo nie wiem, czy jesteście świadomi, że nie jesteśmy sami na tym nabożeństwie. Oprócz naszego Pana, który obiecał, że będzie, ilekroć razy się w Jego imieniu zgromadzimy, będzie pośród nas, z nami są także internauci, można powiedzieć, na całym świecie. Posłuchajcie, w miesiącu październiku, to znaczy od 21 września do 20 października, oglądało nas 6467 osób. Ale mamy piękny zbór. Pokażcie mi większy w Polsce, a w Europie. Te osoby spędziły przy komputerach, słuchając nas, oglądając nas, wolno się pomylić o 10 tysięcy godzin. Pomyślcie, albo podpowiedzcie, jak sądzicie, ile? 46 718 godzin. Halleluja! Kto nas oglądał? Skąd pochodzą ci nasi mili przyjaciele, którzy raczyli wejść na nasze strony, by wysłuchać naszego zwiastowania? Oczywiście najwięcej z Polski. Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone, Czechy, Irlandia, Szwecja, Kanada, Holandia, Norwegia, Włochy, Francja, Belgia, Austria, Szwajcaria, Australia, Hiszpania, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Izrael, Węgry, Litwa, Dania, Finlandia, Japonia, Arabia Saudyjska, jakiś nieznany region też tu jest, nie wiem dlaczego nieznany, ale nieznany, Chile, Grecja, Chorwacja, Meksyk, Rosja, wyspy Man, co to za wyspy, podpowiedzcie mi, jeśli wiecie, proszę, jest taka wyspa Man? Popatrzcie, ja nawet nie wiedziałem. Islandia, Indie, Brazylia, Namibia, Korea Południowa, Peru, Mołdawia, Egipt, Luksemburg i wyspy Guernsey, jakieś takie wyspy. No właśnie, gdzie nas nie oglądają? No takiej statystyki nie mamy. Liczny jest ten nasz zbór i rozsiany po całym świecie. Przy tej okazji was wszystkich, którzy będziecie nas oglądać w najbliższych dniach, serdecznie pozdrawiamy i o was także chcemy za chwilę wznieść modlitwy. Niech wam Pan błogosławi, gdziekolwiek jesteście. Gdy otworzycie komputer, niech Boże błogosławieństwo i Boże namaszczenie na was spływa. A jeszcze jedną ciekawostkę mam dla was. Nie sądźcie, że wszyscy, że najwięcej mnie oglądają. Nie, nie, ja jestem gdzieś tam na szarym końcu. Okazuje się, że w tym miesiącu najwięcej wsłuchiwało się w świadectwo naszego najmłodszego chrzczącego się w ostatnim chrzcie Koreckiego. Tak? Korecki się nazywa? Dobrze powiedziałem? Imię? Kamil Korecki. Ponad 60 osób wsłuchiwało się w jego świadectwo. Halleluja. Wspaniały jest nasz Bóg. Powiedział, że mamy iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To byłoby niemożliwe, abyśmy dotarli do Arabii Saudyjskiej, abyśmy dotarli do Korei Południowej. No przecież tam jest taki kaznodzieja jak Yonggi Cho i inni. A jednak Bóg dał łaskę naszemu zborowi, że możemy tam do tych prawdopodobnie Polaków, bo trudno mi powiedzieć, bo przypuszczam, że Polaków, bo któż by zrozumiał język polski, w każdym razie docierać aż tam do nich z poselstwem Ewangelii. W związku z tym pamiętajcie, że w każdy wtorek zbieramy także fundusze na doposażenie naszej służby telewizyjnej, żeby mogli dysponować lepszym sprzętem, żeby ten sprzęt był jeszcze bardziej wydajny, żeby ci, którzy nas będą oglądać, nie mieli problemu ze słuchaniem i z oglądaniem. No w każdym razie chcemy teraz o tych naszych przyjaciół, którzy nas słuchają, oglądają w tych miejscach, o których przed chwilą wspominałem,
Chcemy się o nich pomodlić, chcemy ich pobłogosławić, podziękować Bogu za nich i życzyć im Bożego błogosławieństwa tam na obczyźnie, gdzie są. Na pewno tęsknią za krajem, bo to jest niemożliwe, żeby nie tęsknić. No ale sytuacja tak się ułożyła, że tam są. No więc chcemy się o nich pomodlić, aby tam, gdzie są, przeżywali Boże błogosławieństwo, aby się czuli pod ochroną Boga, Boga Wszechmogącego. Chciejmy się pomodlić o tych naszych przyjaciół, braci, sióstr, którzy w dalekich rejonach świata są z nami ze zborem Betel w Ustroniu. Panie, my dziękujemy Ci przede wszystkim za tę możliwość głoszenia Ewangelii tym wszystkim, którzy otwierają komputery, którzy otwierają nasze strony i wchodzą na nasz program. Panie, dziękujemy Ci za ten liczny zastęp osób nas słuchających, Ciebie słuchających, bo przecież my nie siebie głosimy, ale Ciebie chcemy głosić, Ciebie chcemy wywyższać przed oczami tych ludzi. Panie, prosimy Ciebie także, abyś ich błogosławił, aby Twoje błogosławieństwo podczas słuchania, oglądania programów spływało na nich, aby namaszczenie Twojego Ducha Świętego spływało na nich, aby się czuli ubłogosławieni poprzez łączność duchową z nami. Panie, przekazujemy im w imieniu Twojego Syna Boże błogosławieństwo. Duchu Święty, prosimy, stąp na nich, spłyń na nich ze swoim błogosławieństwem. A też bardzo Ciebie prosimy, tak jak prosił Ciebie Jair, abyś, o Panie, poszerzył jeszcze granice nasze do następnych i następnych miejsc, gdzie jeszcze program nasz nie dotarł, nie był oglądany. Dziękujemy Ci, Panie, za to narzędzie, jakie nam dałeś do głoszenia Ewangelii, do głoszenia słowa, słowa zbudowania i pocieszenia tym wszystkim, którzy w wolnym czasie słuchają i oglądają. Dziękujemy Ci za ten przywilej, jaki dałeś zborowi w Ustroniu. Amen. Amen. Przywożę Wam pozdrowienia. Część z tych pozdrowień już brat Arkadiusz przekazywał, bo wspólnie razem z jeszcze z czterema innymi delegatami na czele z biskupem uczestniczyliśmy w dużej dość konferencji we Lwowie. Było nas ponad około 1600-700 osób, pastorów, diakonów, biskupów i była to konferencja zorganizowana we Lwowie. Tematem tej konferencji był Duch Święty i wszystkie te aspekty związane z Duchem Świętym. Chrzest w Duchu Świętym, modlitwa językami, prowadzenie przez Ducha Świętego. A więc to wszystko, co dotyczy przeżyć charyzmatyczno-zielonoświątkowych. I tak jak często to powtarzam, tak i tym razem to potwierdzam, przysłuchując się temu, choć nie reagowałem, bo w wielu już konferencjach na świecie na temat Ducha Świętego brałem udział, mogę stwierdzić, że nic tak zielonoświątkowców nie dzieli, jak nauka o Duchu Świętym. To jest ewenement, bo tu praktycznie powinniśmy być absolutnie zgodni, a jednak występuje mnóstwo różnic. Ja też dzisiaj będę rozpoczynał rozważanie na temat chrztu w Duchu Świętym i przypuszczam, że nie osiągniemy, jak to się kiedyś mówiło, konsensusu, bo prawdopodobnie każdy z nas będzie miał jakiś tam swój punkt widzenia na ten jakżeż ważny temat, chrzest w Duchu Świętym. No i tam też, jak mówię, nie z wszystkimi tematami, albo nie ze wszystkimi szczegółami każdego tematu mogłem się zgodzić, ale wsłuchiwałem się pilnie w to, co rozumieją bracia, jak przeżywają bracia i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, podsumowując tę konferencję, chcę powiedzieć, że wracałem ja i z tego, co jak wynikało z mojej rozmowy z tymi, którzy tam uczestniczyli, wracałem ubłogosławiony. Trochę to było, był to taki maraton, praktycznie od 9 do 9, od 9 rano do 9 wieczorem, wracaliśmy zmęczeni do hotelu, ale ubłogosławieni, sama społeczność z braćmi. Z 14 krajów byli tam delegaci. Oczywiście najwięcej było z Ukrainy, z Rosji, z Kazachstanu, Uzbekistanu, Armenii,
Mołdawii, potem ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Niemiec, no i my też Polacy, z Finlandii także byli, a więc z 14 krajów byli tam przedstawiciele. No sama taka atmosfera, społeczność, rozmowy, to jest wielce, wielce budujące. Ja sobie jeszcze raz uzmysłowiłem, że czas nie stoi w miejscu, bo ci, z którymi się tam znałem od wielu, wielu lat, co pytam, już nie ma, już nie ma, już odszedł, już odszedł. Chyba 3 czy 4 takich spotkałem, którzy się jeszcze razem ze mną tułają po tej ziemi z tamtych czasów. A resztę to młodzież, ale też mi to dawało do zrozumienia, że Pan buduje sobie Kościół i choć jedni odchodzą, na ich miejsce Pan stawia następnych, następnych, następnych. I tak Kościół jest budowany i tak historia Kościoła jest przedłużana. Alleluja, chwała Panu za to. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, choć już trochę w życiu przeżyłem, choć już trochę lat mam na karku czy na sobie. Jednej rzeczy się nauczyłem i nawet potem w rozmowach indywidualnych zastanawialiśmy się, czy aby tego nie dało się wprowadzić w naszych zborach. W naszych zborach, w naszym kościele. Trochę podpuszczaliśmy biskupa, żeby on na którymś synodzie też, powiedzmy sobie, o tym mówił. Chodzi o co, bracia i siostry? Chodzi o co? Ja wiem, że wy się nie wszyscy z tym, co teraz powiem, zgodzicie. Ale szkoda, że nie mogliście uczestniczyć w tamtejszych modlitwach, bo byście się przekonali, że to jest coś bardzo godne zastanowienia. Mianowicie tam jest taki system, 1700 czy ileś osób, kiedy prowadzący powiedział, teraz się będziemy modlić, to nagle tak jak szum potężnego wiatru. Jak szum potężnego wiatru. Wszyscy się modlili. Wszyscy się modlili. Szum potężnego wiatru. Jak rzeka. 1000 ileś tam osób. Wszyscy się naraz modlili. Tam, gdzie kto stał, tam się modlił. A potem już, kiedy czas tej społecznej modlitwy się kończył, kaznodzieja, który prowadził, czy prowadzący, zaczął się modlić przed mikrofonem i nagle następowało totalne wyciszenie. I wtedy on kończył tę modlitwę. Czy wiecie, że mi się to bardzo podobało? A wiecie z jakiego powodu? Bo kiedy się przysłuchuję tym indywidualnym modlitwom w naszych kościołach, w naszych zborach, to powiem szczerze, co myślę. Możecie się na mnie gniewać, albo nie. A zresztą tylko do zachodu słońca. Słońce już zaszło, więc nie macie prawa się już gniewać. Wiecie, co się zauważa? Że modlą się ciągle i te same osoby. To się mówi modlitwa indywidualna. To znaczy 3 czy 4 osoby się modlą. A reszta? Wstydzi się otworzyć buzię, bo inni słuchają. A jeśli nawet, a czasem się nawet zdarza, że w tych indywidualnych modlitwach wygłaszane są kazania. Oprócz kazalnicy jeszcze w indywidualnych modlitwach wygłaszane są kazania. Wcale niekoniecznie budujące. Po trzecie, niektóre modlitwy to oskarżenia. I wszyscy, cały zbór tego musi słuchać. A po co? A na co? Ktoś chce wylać siebie, swoją próżność, swój gniew i modli się bardzo duchowo, oskarżając jednocześnie tych czy owych, co do których ma jakiś tam żal, pretensje uzasadnione lub nie. To nie jest budujące. Według mnie to nie jest budujące. Lepsze jest chyba, jeśli cały zbór się modli, nikt nikogo nie słyszy, nikt nikogo nie osądza, i nikt się nie musi domyślać, o kogo on się modlił, kogo on w tej modlitwie oskarżał. Bo nie słyszę, bo się wszyscy naraz modlą. Halleluja. Podoba się wam to? Może się wam nie podobać, mnie się to bardzo podobało. Mnie się to naprawdę bardzo podobało. Wszyscy się modlili. Ten się modlił, ten się modlił. No pewnie powiecie, no jak Bóg może wysłuchać taki harmider? Jak Bóg może? A ja was chcę zapytać.
Jaka modlitwa w Dziejach Apostolskich jest zapisana? A tych wszystkich to... Nie, nie, muszę to przeczytać. I nawet wam podpowiem, gdzie to jest napisane. W Dziejach Apostolskich, w rozdziale 4, w wierszu 24. Niech mi nikt nie mówi, że to nie jest modlitwa biblijna. Raczej trudno by mi się było doszukać indywidualnych modlitw w Biblii, zwłaszcza w Dziejach Apostolskich. Natomiast jeśli chodzi o społeczną modlitwę, posłuchajcie, co jest napisane. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos. A więc jednomyślnie wszyscy razem zaczęli się modlić. A w Apokalipsie jest napisane, że ci, którzy stali przed Panem, wołali Alleluja i był to jak szum wielu wód. To nie były trzy czy cztery osoby, które wygłaszały kazania w modlitwie. To był szum wielu, jak wielu wód. W społecznej modlitwie łatwiej się jest otworzyć. Nikt mnie nie słucha, ja wylewam serce przed Panem. Indywidualnie jest trudniej. I dlatego może, że my nie preferujemy modlitw społecznych, większość ludzi nie ma odwagi pomodlić się w zborze. No więc taka modlitwa tu jest zapisana. Podnieśli jednomyślnie głos do Boga. Ktoś powie, no ale jak może Bóg wysłuchać wszystkich naraz się modlących? Jeśli tak myślisz, to znaczy mówisz, że Bóg nie jest wszechmogącym Bogiem. A jest Bóg Bogiem wszechmogącym? A więc skoro jest wszechmogącym, czy co? Ma problem z wysłuchaniem 100, 300 osób? Nie, nie, nie. Przecież my się tu modlimy, ktoś tam się modli gdzieś w Ameryce, w Kanadzie i Bóg wszystkich słyszy, bo jest wszechmogącym Bogiem. Dlatego tak sobie pomyślałem, będąc na tej konferencji, Panie, wzbudź takiego ducha gorliwej, społecznej modlitwy i wśród nas. Żebyśmy nie czekali, kto teraz się pomodli. Cisza, cisza. Kto teraz się pomodli? Aha, ta osoba się pomodliła, to znaczy, że już ostatnia, możemy kończyć. No niestety, tam była ta społeczna, spontaniczna, wspólnotowa modlitwa. I wydaje mi się, że to jest to właśnie, to jest obraz ciała Pańskiego, które modli się społecznie. A to cóż, indywidualnych modlitw w ogóle nie? Nie, nie. Przesada. O 6 rano przychodźcie, będziemy się modlić indywidualnie. Grupy domowe, idźcie, tam liderzy wam pozwolą modlić się indywidualnie. Idźcie na spotkania seniorów, tam będziemy się modlić indywidualnie. W piątki, w czwartki, w piątki bracia, w czwartki kobiety, jest wiele możliwości, aby się wymodlić. A przede wszystkim Pan Jezus powiedział, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, zamknij drzwi za sobą. Oj, oj, oj. I Pan mówi, i nie bądź wielomówny. Nawet tam nie pozwala indywidualnie się modlić za długo. Jest tak napisane? Gdy wejdziesz do komory, zamknij drzwi za sobą i nie bądź wielomówny, bo Pan i tak wszystko wie. Tak, Pan wszystko wie. No więc, kochani, takie są moje uwagi, przemyślenia dotyczące konferencji we Lwowie. Byłem bardzo zbudowany, muszę powiedzieć. Byłem zbudowany także i tym, że oni potrafili zachować swoją tożsamość. Co mam na myśli? Nie ulegają wpływom, różnym wpływom. My, Polacy, niestety mamy sobie tu nieco do zarzucenia. Bo w zależności od tego, jaki wiał prąd, myśmy to przechwytywali. I zawsze nam się wydawało, że to jest to, co spowoduje ożywienie, przebudzenie. A różnie się to kończyło. Przyjeżdżali Amerykanie, uważaliśmy, że tak. Anglicy tak, Francuzi tak. No, Francuzów to nie było za wielu. Ale ktokolwiek przyjechał, myśmy to przechwytywali, amerykanizowaliśmy się i tak dalej, a oni zachowali swoją tożsamość. Nie pozwalają różnym prądom, które się przewalają przez chrześcijaństwo, aby miały wpływ na nich. Pozostają tacy, jakimi byli ich
ojcowie. Ja tamte zbory znam już od wielu, wielu lat, od co najmniej 30-40 lat i zauważam, że niewiele się tam zmieniło. I dobrze, że się nie zmieniło, bo to takie falowanie raz w tą, raz w tamtą stronę no nie zawsze jest właściwe. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Może się starzeje, ale tak to rozumiem. Zachowali tożsamość, zachowali jak gdyby praktyki swoich ojców. Niewiele zrobiliby rewolucjonizować. Zostawmy Amerykę, zostawmy Niemcom Niemcy, zostawmy Anglikom Anglię, natomiast pozostańmy przy naszych starych, wypróbowanych, które Duch Święty wprowadził w praktykach i doświadczeniach. To tyle, jeśli chodzi bo nie powiedziałem jeszcze skąd pozdrowienia, więc z tej konferencji pozdrowienia. No oczywiście pozdrowienia z Brzeżawy, gdzie także w dwóch nabożeństwach uczestniczyliśmy i ze zboru w Rzeszowie, gdzie w sobotę mieliśmy seminarium. Ja dla braci, żona dla sióstr. No i w niedzielę nabożeństwo i po nabożeństwie późnym wieczorem wróciliśmy już wreszcie do domu. Tęskniąc za wami, modląc się o was, dziękując jednocześnie za wasze modlitwy, odczuwaliśmy je, byliśmy świadomi, że się o nas modlicie, za co bardzo serdecznie dziękuję. Tak, to chyba wszystko, a teraz już przejdziemy do kolejnego tematu, a w zasadzie kontynuacji tematu, który rozpoczęliśmy jakiś czas temu, a rozpoczęliśmy rozważanie Słowa Bożego na temat chrztów. I powiedziałem, jak sobie przypominacie, że Biblia wspomina o trzech różnych od siebie chrztach. Pierwszy z nich to chrzest wodny, który już szczęśliwie omówiliśmy, zakończyliśmy go, zwieńczyliśmy go chrztem wodnym, który miał tu swego czasu miejsce. Drugi chrzest, o jakim Biblia mówi, to chrzest Duchem Świętym. To Jan Chrzciciel, tak jako pierwszy powiedział, kiedy zobaczył Jezusa zbliżającego się, o tym mówi Ewangelia Marka, powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ale wcześniej, zanim to powiedział, ja was chrzczę wodą. Ale za mną idzie ktoś większy, kto chrzcić was będzie... Pamiętacie? Duchem Świętym i ogniem. A więc Jan chrzcił w wodzie, to był ten pierwszy chrzest, ale jednocześnie wskazywał na Jezusa jako tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. I to był drugi i trzeci chrzest. I dzisiaj rozpoczniemy cykl wykładów na temat drugiego chrztu, chrztu w Duchu Świętym. Mówiliśmy, jak już wspomniałem, o chrzcie w wodzie. Czym jest woda, nie musiałem nikomu tłumaczyć. Sprawa oczywista, sprawa jasna. H2O. Dwa pierwiastki wodoru i jeden pierwiastek tlenu. H2O, oto woda. Ale mówiąc o chrzcie w Duchu Świętym, no, pojawiają się już pewne pytania. Trzeba w związku z tym najpierw sobie o tym powiedzieć, kim jest Duch Święty, w którym Chrystus nas chrzci. I kochani, będę chciał poruszyć następujące podtematy w tym temacie, jakim jest chrzest w Duchu Świętym. A więc następujące podtematy. Po pierwsze, kim jest Duch Święty? To nie jest H2O, tak jak woda. A więc kim jest Duch Święty, w którym jesteśmy chrzczeni przez samego Pana Jezusa? Potem sobie powiemy, na czym polega chrzest z Duchem Świętym. Na czym polega chrzest w Duchu Świętym albo chrzest z Duchem Świętym, bo to są synonimy, czy mówimy tak, czy tak, sprawa jest zrozumiała. Współcześnie się częściej używa chrzest w Duchu Świętym, baptizo in the Holy Spirit. Skończę po angielsku. A więc chrzest w Duchu Świętym. Ale jeśli ktoś powie chrzest z Duchem Świętym,
To jest rzecz także zrozumiała, wiadomo o co chodzi. Potem sobie powiemy, jak przyjąć chrzest Duchem Świętym. Kiedy przystępowali nasi katechumeni do chrztu wodnego, to im tłumaczyłem, jak się zachowywać, wchodząc do wody, w samej wodzie, na jakie pytania będą odpowiadać, a więc trzeba ich było do tego przygotować, bo inaczej nie wiedzieliby, jak się zachować. I w związku z tym, skoro będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym, to także będę chciał wyjaśnić, jak przyjąć chrzest Duchem Świętym. Bo jestem przekonany, jestem tego świadkiem, że wielu ludzi pragnie, chce, a nie wie jak. I raz się modlą, drugi raz się modlą, trzeci raz się modlą i potem zrezygnowani odchodzą i mówią, to nie dla mnie. A przecież wam się ta obietnica należy, dzieciom waszym i wszystkich, których kiedykolwiek Bóg powołał. Prawdopodobnie problem nie w tym, że Bóg nas nie chce, że Chrystus nas nie chce ochrzcić, tylko problem w tym, że nie wiemy, jak przyjąć Ducha Świętego. Bóg nas chce bardziej ochrzcić, niż my nawet tego chcemy. Dlatego musimy sobie ten temat wyjaśnić, jak przyjąć chrzest Duchem Świętym. No i trzeba przyznać, że wejdziemy na bardzo kontrowersyjny temat. Kontrowersyjny temat, ja już nie mówię o różnych społecznościach ewangelicznych, ale nawet jeśli chodzi o społeczności zielonoświątkowo-charyzmatyczne, wejdziemy na kontrowersyjny temat, mianowicie mówienie językami, glossolalia, mówienie innymi językami. Powiecie, nie, to nie jest kontrowersyjny temat. To jest kontrowersyjny temat. Gdybym tak pozwolił, no mówcie każdy, co chcecie na ten temat, to prawdopodobnie różne byłyby głosy i każdy z was chciałby, żeby jego głos był słyszany i żeby miał rację. Zresztą ja już to w wielu miejscach mówiłem, kiedy lata temu myśmy na Radzie Kościoła uchwalali, czy decydowali o prawie, o wyznaniu wiary Kościoła Zielonoświątkowego. Na każdej stronie, nie wiem czy na naszej stronie chyba internetowej tego nie ma, ale w chrześcijaninie wszędzie jest wyznanie wiary Kościoła Zielonoświątkowego. I tam jest mowa, wierzymy, że Biblia jest jedyną księgą natchnioną, wierzymy w trójosobowego Boga i tak dalej, i tak dalej. Wszystko nam szło jak z płatka. Aż doszliśmy do Ducha Świętego. I kiedy doszliśmy do Ducha Świętego, ktoś zaproponował, aby było napisane w tym wyznaniu wiary. Wierzymy w chrzest z Duchem Świętym z potwierdzeniem mowy, czy glosolalii, a więc mówienia innymi językami. Nie, tak nie może być. I już utknęliśmy, zaczęły się schody. Jedni byli za, ja byłem za, ale byli tacy, którzy mówili, nie możemy tego dogmatyzować. Nie możemy tego dogmatyzować. Głowiliśmy się nad tym chyba z 2-3 godziny, aż wreszcie ktoś mądry podpowiedział, napiszmy, że wierzymy w chrzest z Duchem Świętym według Pism. I niech sobie każdy myśli, jak chce. No i tak napisaliśmy. I w związku z tym nie ma w naszym wyznaniu wiary, że chrzest z Duchem Świętym jest potwierdzany mówieniem językami, a więc glossolalią. Dlatego, że nie mogliśmy dojść do porozumienia. A zatem jeszcze raz podkreślam, mamy tak wiele różnych spojrzeń na ten jakżeż ważny zielonoświątkowy temat, jakim jest chrzest Duchem Świętym. No i w końcu będziemy chcieli się także zastanowić, gdzieś tam później, co dalej po chrzcie w Duchu Świętym. Bo przecież wszyscy rozumiemy, że chrzest Duchem Świętym nie jest celem sam w sobie. Chrzest Duchem Świętym jest bramą, jest wstępem, jest początkiem do czegoś, do czego? Jeśli ktoś mi powie, bracie, ja przeżyłem chrzest z Duchem Świętym i to mi wystarcza, to powiem ci, zgorzkniejesz prędzej czy później. Bo chrzest z Duchem Świętym nie jest końcem, on jest początkiem. A zatem po chrzcie w Duchu Świętym są jeszcze następne i następne błogosławione przeżycia, o których, jak Pan da łaskę, będziemy mówić. A więc po przedstawieniu tego planu naszych wykładów przejdźmy teraz do
już pierwszego punktu. Kim jest Duch Święty? Kim jest Duch Święty? Jest to bardzo ważne pytanie, gdyż od dawien dawna toczy się dyskusja na temat tego, czy Duch Święty jest osobą i Bogiem, czy tylko bezosobowym tchnieniem, mocą, siłą. Wiecie, że istnieją grupy społeczności, które mówią, że Duch Święty to jest taka bezosobowa moc Boża. To jest bezosobowa siła Boża. I te grupy nie przypisują Duchowi Świętemu cech zarówno osoby, jak i bóstwa. A więc odbierają Duchowi Świętemu albo poddają wątpliwość co do osoby i bóstwa Ducha Świętego. Powątpiewają w to. Skąd się to bierze, że mają miejsce tego rodzaju wątpliwości? Skąd się to wzięło, że nagle jakieś mniejsze lub większe grupy ludzi wątpią w osobowość Ducha Świętego i w bóstwo Ducha Świętego? Skąd się to bierze? Bierze się to, kochani, stąd, iż w Biblii Duch Święty często występuje pod różnymi symbolami. Zauważyliście, że w Biblii Duch Święty często jest przyrównywany do wiatru i dał się słyszeć wiatr w Dzień Zielonych Świąt. A więc przyrównywany jest do wiatru, przyrównywany jest do ognia. W Dzień Zielonych Świąt zobaczyli ogień wstępujący, kiedy Duch Święty zstąpił. Tak, Duch Święty występuje także pod symbolem mocy. Otrzymacie moc, powiedział Jezus w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale w 8 wierszu, kiedy przyjdzie Duch Święty. Wreszcie Duch Święty występuje pod postacią gołębia, który zstąpił, który spoczął na Jezusie. Jeszcze w innym miejscu Duch Święty jest przyrównany do wody. No i zrozumiałe jest, że ani wiatr nie jest osobą, nie jest Bogiem, ani ogień nie jest osobą, ani Bogiem. Zrozumiałe jest, że moc nie jest ani Bogiem, ani osobą, gołąb także, woda także. A więc są to rzeczywiście bezosobowe siły, moce, symbole. I w związku z tym, że Duch Święty właśnie pod tymi symbolami występuje, ludzie mówią, nie, Duch Święty nie jest osobą, bo On jest tylko wiatrem, On jest tylko mocą, On jest tylko czynną mocą Bożą. Ale kochani, tak rozumując, niebiblijnie rozumując, bo to nie jest biblijne rozumowanie, niebiblijnie tak rozumując, można by było powiedzieć, że ani Pan Jezus, ani Bóg Ojciec nie są osobami i nie są bóstwem. Dlaczego? Bo przecież Jezus jest też przyrównany do baranka. Prawda? A baranek to nie jest osoba. Ani Bóg. Oto baranek Boży. Pan Jezus jest przyrównany do lwa. Lew z pokolenia Judy. A lew to zwierzę. Ani osoba, ani Bóg. A więc to są symbole objawiające raczej charakter, naturę Boga, Ducha Świętego, osoby Ducha Świętego, Boga Ojca, Boga Jezusa Chrystusa. Te symbole świadczą o naturze. Jeśli Duch Święty jest porównany, czy powiedzmy przypisany mu jest symbol wiatru, to znaczy, że on przewiewa. To znaczy, że stęchłe powietrze naszego życia on jest w stanie przewiać, ożywić. Dlatego jest mu przypisana rola wiatru. Jeśli Duch Święty jest przypisany mu jest symbol ognia, to znaczy, że może spalić to, co świeckie, co w nas cielesne i grzeszne. Spopielić to. Tak jak kiedyś składano ofiary na ołtarzach. I ofiara była wtedy ofiarą właściwą, kiedy ogień z nieba stąpił i spalił tę ofiarę. Przypomnę wam Eliasza na górze Karmel. Prawda? Więc tym się charakteryzował
charakteryzowała modlitwa Eliasza, że ogień z nieba zstąpił, a czciciele Baala skakali, nacinali się i tak dalej, i nic się nie wydarzyło. A więc dlatego Duch Święty jest przyrównany do ognia, by nam pokazać, że on ma moc spalania, przemieniania, spopielenia to, co grzeszne, co twarde, co harde, zmieniania tego. Duch Święty także jest przyrównany do mocy, aby nam pokazać, że nasza słabizna duchowa wywodzi się bardzo często stąd, że uniemożliwiamy działanie Duchowi Świętemu. Ograniczamy, zasmucamy Ducha Świętego. Nie pozwalamy Mu, aby objawiał swoją moc w nas i przez nas. I dlatego przypisywane są Mu takie właśnie symbole objawiające Jego naturę. Według biblijnie wierzących chrześcijan, jeszcze raz to powtarzam, według biblijnie wierzących chrześcijan, Duch Święty jest i Bogiem, i osobą. Jest Bogiem i osobą. Myślę, że nie mamy co do tego wątpliwości. Może się pojawić tutaj inny problem. I najczęściej się pojawia w tym momencie inny problem. Mianowicie powstają pytania. No to w takim razie ilu jest tych bogów? Skoro Bóg Ojciec jest Bogiem, skoro Jezus Chrystus jest Bogiem, a Ty jeszcze tu mówisz, że Duch Święty jest Bogiem, no to ilu jest tych bogów? To co, wierzycie, jeśli ktoś mnie słucha i nie jest świadomy naszego rozumienia, zrozumienia naszego wierzenia, to co, wy wierzycie w wielobóstwo? To jesteście poganami. To w Rzymie było około 3000, tak, w Atenach było około 3000 posągów, którym oddawano cześć Bóg taki, Bóg taki, Bóg taki, Bóg taki. Czasem, kiedy słyszę, że zielska, anielska i taka, i taka, i taka, to też myślę, no która to jest naprawdę ta prawdziwa? No bo tyle jest tych bóstw, bogiń i tak dalej, że trudno jest zrozumieć, trudno się w tym wszystkim połapać. Miłosierna, no nie miłosierny nie ma, ale miłosierna, zielna, no różne, różne, wy lepiej wiecie niż ja. A więc ktoś mógłby mnie więc zapytać, to co, wy wierzycie w wielobóstwo? Nie, my wierzymy, że jest jeden Bóg, prawda? Ale ten jeden Bóg objawia się, ten jeden Bóg występuje w trzech osobach. Jeden Bóg występujący w trzech osobach, jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Wybaczcie, ja tego tematu rozwijać nie będę, bo ja go omawiałem, kiedy analizowaliśmy, pamiętacie co? Apokalipsę. Wtedy ten temat w miarę szczegółowo omawiałem. Jeśli ktoś by się chciał zapoznać z nauką o trójosobowym Bogu, to przesłuchajcie sobie ewentualnie taśmę, na której jest to zapisane. W każdym razie powiem wam tak, że na przestrzeni wieków, a więc od początku chrześcijaństwa, różne herezje usiłowały dowieść, że nie ma Boga Ojca, że jest tylko Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Nie ma Boga Ojca. Jeszcze inne herezje usiłowały dowieść, że tylko Bóg jest że tylko Ojciec jest Bogiem, że Syn nie jest Bogiem i Duch Święty nie jest Bogiem. Ale były i takie herezje, które mówiły, że tylko Duch Święty jest Bogiem. Natomiast ani Ojciec, ani Syn nie są bogami, ani osobami. A więc na przestrzeni wieków herezje, różne herezje usiłowały pozbawić Boga, Ojca, bóstwa i osobowości. Na przestrzeni historii Kościoła różne herezje usiłowały pozbawić Jezusa, bóstwa i osobowości. I różne herezje do dzisiaj usiłują pozbawić Ducha Świętego bóstwa i osobowości. Biblijnie wierzący chrześcijanie, raz jeszcze podkreślam, wierzą, że jest jeden Bóg, jeden święty Bóg, który objawia się jako w trzech osobach, jako Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Tym, którzy może mają wątpliwości, powątpiewają. Na jakiej podstawie
Jak powiedziałeś, te biblijnie wierzące kręgi twierdzą, że Duch Święty jest Bogiem. Że Duch Święty jest Bogiem. Na tej samej podstawie, na której Bogu Ojcu przypisuje się bóstwo, a więc mówi się, że jest On Bogiem. Na tej samej podstawie, bo te same cechy, które Biblia przypisuje Bogu Ojcu, Stwórcy Wszechświata, te same cechy Biblia przypisuje Duchowi Świętemu. Popatrzcie na niektóre z nich. Duch Święty wprost jest nazwany Bogiem. Tak, wprost jest nazwany Bogiem. Nie wiem, dlaczego ludzie tego nie czytają. A jeśli czytają, dlaczego tego nie zauważają? Otwórzcie Dzieje Apostolskie, rozdział 5, od 3 do 4 wiersza. Od 3 do 4 wiersza. Posłuchajcie, co mówi tu Biblia. Tu chodzi o przypadek Ananiasza i Safiry. Wiecie, że Ananiasz sprzedał swoją rolę i po to, żeby być zauważany, przyniósł tę rolę, przyniósł te pieniądze i złożył u stóp apostoła Piotra. Ja bym się ucieszył, gdyby tyle złożył, ile złożył, ale on złożył niepełną stawkę, niepełną sumę, a chciał uchodzić za bardzo wielkiego darczyńcę. I wtedy Piotr go pyta: Ananiaszu, czy to są wszystkie pieniądze? Tak, wszystkie. No i właśnie wiersz 3 powiada tak. I rzekł Piotr, Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Przecież to wszystko do niego należało. Czy póki ją miałeś, nie była twoja? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, że tę rzecz dopuściłeś do serca twego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A wcześniej mówi Piotr o Duchu Świętym. Dlaczego okłamałeś Ducha Świętego? A teraz mówi, widzisz, tyś skłamał Bogu, bo Duch Święty jest Bogiem. A więc jest tu wprost nazwany Duch Święty Bogiem. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16 wiersz. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? A więc jesteśmy świątynią Ducha Świętego i ten Duch Święty, ta świątynia, jaką jesteśmy, nazywana jest świątynią Boga. Bo Duch Święty w istocie jest Bogiem. Dlatego Paweł mówi, czy wy nie wiecie o tym, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego i że Bóg mieszka w was? Wiecie o tym, czy nie wiecie? Wiemy, halleluja. To cieszę się z tego, że wiemy. Wiemy. I to myślę, że to sobie trzeba co jakiś czas powtórzyć. Najlepiej, jak to ktoś powiedział, wypisać to na lustrze, w którym się golimy rano i do którego zaglądamy wieczorem przed pójściem do snu. Czy nie wiesz, że jesteś świątynią Boga, że świątynią Ducha Świętego i że Bóg mieszka w tobie? Ja, tak, Panie, wiem. Halleluja! No to idę teraz do pracy, świadomy, że jestem świątynią Ducha Świętego. A więc Duch Święty nazwany jest Bogiem. Gdyby nie był Bogiem, to by go tak Pismo Święte nie nazywało. Tak jak Bóg jest wieczny, tak Duch Święty jest wieczny. W liście do Hebrajczyków, w 9 rozdziale, 14 wierszu jest o tym mowa. Wybaczcie, ja nie będę wszystkiego czytał, bo czas mi na to nie pozwala. Dalej, tak jak Bóg jest wszechmocny, okazuje się, że tę samą cechę Biblia przypisuje Duchowi Świętemu. W którym momencie? W którym momencie? W Ewangelii Łukasza, w 1 rozdziale, w 35 wierszu. Już wiecie, co mam na myśli. W 35 wierszu jest, w 34 wierszu i wcześniej jest mowa o zwiastowaniu Marii narodzenia Pana Jezusa Chrystusa. I ta młoda dziewczyna, pokorna, posłuszna, zapytała anioła Gabriela, jak to się stanie, skoro ja nie znam męża? Jak to się stanie? Prawda, że dzisiaj nie byłoby z tym żadnego problemu, choć się nie ma męża, można mieć wiele dzieci. Ale w owym czasie to był ewenement, żeby panna nie mająca męża mogła mieć dziecko.
To się kończyło bardzo często ukamienowaniem. No i w związku z tym przerażona Maria pyta, no ale jak to się może stać, skoro ja nie mam męża? I oto co czytamy. I odpowiadając anioł rzekł jej, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Tak jakby przez to Gabriel chciał powiedzieć, słuchaj, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Duch Święty na ciebie zstąpi i choć nie współżyłaś z mężczyzną, poczniesz. To jest cud. Dlaczego? Bo ten Duch Święty, który zstąpi na ciebie, jest wszechmocny. I on sprawi, że choć nie współżyłaś z mężczyzną, poczniesz. Chwała Panu. Zawsze wtedy, kiedy nam się wydaje, że coś jest niemożliwe, pamiętajmy, że ten, który jest u naszego boku, a on jest nazwany parakletos, ten, który stoi u naszego boku, pomocnik, pocieszyciel, wspomożyciel, on może. Nie ma rzeczy trudnych dla niego. A więc jest wszechmocny, jest wszechwiedzący. Jest wszechwiedzący. Tu jest wiele cytatów z Pisma Świętego. Jan 14, rozdział 26 wiersz. Jeśli zapisujecie, to zapiszcie sobie 16, rozdział 12 do 13 wiersz. 1 Koryntian, może ten wiersz przeczytajmy. Drugi rozdział. 1 Koryntian, drugi rozdział. Od 10 do 11 wiersza. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. A więc Duch Święty jest tym, który wie, nawet zna nawet zamysły Boże, bo bada wszystko, bo jest wszechwiedzący, moglibyśmy powiedzieć. Dalej, Bogu się przypisuje cechy wszechobecności. Wszechobecności. Czytamy w psalmach, gdziekolwiek bym nie poszedł, tam Ty jesteś. Poszedłbym na planetę, tam jesteś. No powiedzcie mi, gdzie nie ma Boga. No, gdzie Go nie ma? Wszędzie jest. Wszędzie Bóg jest. I Duchowi Świętemu też się przypisuje tę cechę, że jest wszędzie obecny. Psalmista w psalmie 139 od 7 do 10 wiersza powiada, że gdzież ucieknę przed Duchem Twoim? Choćbym stąpił pod ziemię, tam jesteś. Choćbym stąpił na gwiazdy, tam jesteś. Nigdzie nie ucieknę przed Duchem Twoim. Dlaczego? Bo Duch Święty jest wszechobecny. Tak jak wszechobecny jest Bóg. O, to byłoby nieszczęściem, gdyby Duch Święty nie był wszechobecny. No to jak byśmy sobie mogli poradzić w niedzielny poranek, gdy się tutaj o godzinie 10 zgromadzamy? Kiedy w niedzielę o 10 godzinie stawałem za kazalnicą w Rzeszowie, myślałem, w myślach moich bracia i siostry w Ustroniu też w tej chwili się gromadzą, też w tej chwili prowadzą uwielbianie, też tam ktoś usługuje. Ja stojąc za kazalnicą błogosławiłem, ale miałem przede wszystkim świadomość, że ten Duch Święty, który jest z nami w Rzeszowie, jest także i w Ustroniu. On nie powędrował za Michałem Chydzikiem do Ustronia, osieracając was. Nie, on był z wami. Ale nie myślcie, że tylko tutaj z nami. W Cieszynie, w Wiśle, w Skoczowie, gdziekolwiek lud Boży się gromadzi, tam jest obecny Duch Święty, bo On jest wszechobecny. Tak jak wszechobecny jest Bóg. A więc dlatego nazywamy Ducha Świętego Bogiem. Jeszcze jest jedna cecha, jest źródłem życia. Duch Święty jest źródłem życia. Rzymian 8:2. Dalej, to są cechy Ducha Świętego znamionujące, że jest On Bogiem. Ale Duchowi Świętemu przypisuje się także boskie czyny.
A więc to się Duchowi Świętemu przypisuje, co może czynić tylko Bóg. Co czyni tylko Bóg. I tak na przykład Duch Święty wraz z Ojcem i Synem uczestniczył w stwarzaniu wszechświata, czego nie dostąpił żaden archanioł, żaden anioł, żaden serafin. A więc kiedy Bóg stwarzał wszechświat, to zaangażowana w to była cała Trójca. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Gdyby Duch Święty był jakąś pomniejszą istotą, to tak jak nie asystowali aniołowie, archaniołowie, to i Duch Święty by nie asystował. A przecież czytamy bardzo wyraźnie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, od pierwszego do drugiego wiersza, że gdy Bóg stworzył niebo i ziemię, najpierw stworzył niebo, potem ziemię, a zaraz w drugim wierszu jest coś takiego niesamowitego przedstawione. A ziemia była chaosem, pustkowiem, ciemnością i przepaść była nad otchłanią. No coś w tym rodzaju, może nie powtórzyłem tego dosłownie. A więc ta stworzona przez Boga ziemia nie była piękna, nie była pierwszej krasy, najpiękniejsza. No, ze względów wiadomo jakich, kiedyś to tłumaczyłem, nie będę powtarzał. Bo prawdopodobnie między pierwszym a drugim wierszem miało miejsce wydarzenie, o którym mówi Biblia, że szatan, który był jutrzenką światłości, został zrzucony i jego uderzenie o ziemię spowodowało, że ta przepiękna ziemia przez Boga stworzona stała się pustkowiem, chaosem i ciemnością. I potem co czytamy dalej? A Duch Boży unosił się nad przepaścią, nad tą ciemną, nad tą rozbitą, nad tą nieciekawą, żałosną ziemią. I jak gdyby to za pośrednictwem Ducha Świętego Bóg regeneruje, odnawia ziemię. I ziemia znowu staje się piękna. A więc, a potem Bóg powiada, uczyńmy człowieka. Co zrobimy z człowiekiem? Bóg się naradza ze swoim Synem i z Duchem Świętym. Co dalej uczynić z tą ziemią? Co dalej uczynić z tym człowiekiem? Powiadam raz jeszcze, gdyby Duch Święty nie był Bogiem, Bóg nie angażowałby go do współpracy przy stwarzaniu człowieka i regeneracji człowieka. No a jak jest dzisiaj? Stworzone na podobieństwo i wyobrażenie Boga człowiek, uderzony grzechem, stał się niepodobny do tego, którego stworzył Bóg. Człowiek uderzony przez grzech, to nie ten człowiek. To karykatura tego człowieka, którego stworzył Bóg. Bo grzech ma to do siebie, że niszczy człowieka. Że poniewiera człowiekiem, zniewala człowieka. Wpycha go w rynsztok i ten człowiek upodabnia się bardziej niekiedy do zwierzęcia niż do człowieka stworzonego na podobieństwo i wyobrażenie Boże. Często się mawia, że wieprze by nie piły tego, co piją ludzie. Z całą pewnością. A więc stają się ci ludzie karykaturą, sponiewierani, grzeszni. Ale ten sam Duch Święty, który pracował nad regeneracją, restauracją ziemi. Biblia powiada, Pan Jezus powiedział, że gdy przyjdzie Duch Święty, On będzie przekonywał świat. Nie świat, no bo co to świat, to świat. Ale będzie przekonywał człowieka o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. A więc będzie pracował nad człowiekiem, żeby go odnowić. Nikt z nas by się nie nawrócił, gdyby nie błogosławiona praca Ducha Świętego. To Duch Święty pokazywał nam przede wszystkim, kim jesteśmy, jak grzesznymi jesteśmy, ale nie pogrążał nas, tych grzeszników, depcze cię w błoto. Nie, kiedy uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy jak marnotrawni synowie i córki, kiedy uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy grzesznikami, natychmiast Duch Święty nasze oczy kierował na kogo? Na Jezusa. Popatrz, On poniósł Twoje grzechy. Popatrz, On poniósł Twoje odstępstwa. Przyjmij Go. Uwierz, że On przebaczył Ci Twoje grzechy.
A więc natychmiast nasze oczy podnosił. Jak kiedyś Mojżesz kierował oczy na węża, tak dzisiaj Duch Święty nasze oczy grzeszników podnosi na krzyż, na Golgotę, na strugi krwi płynące po ciele Chrystusa. Natychmiast mu przypomina, że ta krew to jest źródło życia, to jest ratunek, to jest oczyszczenie, to jest zbawienie. A zatem, kochani, Duch Święty współuczestniczył i współuczestniczy. Duch Święty uczestniczył w natchnieniu Pisma Świętego, uczestniczy w odnowieniu świata, a zatem podobnie jak Ojciec i Syn jest Bogiem. I dlatego, bo Biblia przypisuje mu boskie cechy. Na następnym tygodniu pójdziemy dalej, będziemy wskazywać na osobowe cechy Ducha Świętego. No i oczywiście będziemy kontynuować nasze rozważania związane z Duchem Świętym.